Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was. Kiedy słuchamy słów Jezusa o tym, że pożyteczne jest dla uczniów jego odejście, to mamy prawo być zdziwieni. Niepokoi nas jakoś to słowo Jezusa. Jest ono dla nas niewygodne. Pan mówi o swym odejściu, co wydaje się nam jakimś zostawieniem nas w naszym trudnym losie. Kojarzy się to z jakimś opuszczeniem nas, jeśli nie wprost porzuceniem. Czasem człowiek może mieć poczucie opuszczenia przez Boga, szczególnie gdy pojawiają się zmagania, kiedy nie radzimy sobie w naszych problemach. Tymczasem Chrystus mówi o pożytku z Jego odejścia. Nasza więź z Nim wejdzie wtedy na poziom ducha. On pośle nam swego Ducha Świętego, Pocieszyciela, co będzie przenikał nasze wnętrza. Będzie dodawał otuchy, będzie światłem dla nas, będzie moim obrońcą wobec trudności, jakie mogą piętrzyć się na tej ziemi. Dziś wołajmy z Maryją, którą całą przenika Duch Boży. Wołajmy, trzymając w dłoni różaniec: przyjdź do mnie, Duchu Święty, ogarnij mnie, tak jak napełniłeś Maryję. Uczyń mnie wiarygodnym świadkiem Chrystusa. Uczyń mnie świadkiem gorliwym, mężnym, zapatrzonym w niebo, niosącym prawdę Boga. Nieśmy miłość do świata, do ludzi, do naszych bliskich. Panie, bądź mi światłem na drodze mojej wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.